W wykładzie tym wyjaśnię wzór E równa się mc kwadrat. Chyba najsłynniejszy wzór w fizyce. Wzór ten przedstawia zasadę równoważności masy i energii, bardzo ważnej koncepcji w teorii względności. W poprzednim wykładzie dyskutowałem proces połączenia mas. Mamy dwa ciała, jedno ciało oraz drugie ciało i mają identyczne masy m i m, małe m. Teraz to ciało ma prędkość v w tym kierunku, a to ciało ma prędkość v w tym kierunku. Taka sama wartość prędkości. I teraz mamy zderzenie i zakładamy, że te ciała łączą się w jedno większe ciało. To teraz narysujemy ciało po połączeniu. Okay? Po połączeniu otrzymujemy ciało o masie duże m i ciało o masie duże m jest nieruchome. Teraz pokazałem, że masa duże m jest większa niż suma zderzających się mas, to znaczy duże m jest większe niż 2 razy m. I masa duże m zależy od prędkości v zderzających się ciał. Im większa prędkość v, tym większa jest masa duże m. Teraz dla małych prędkości, to znaczy jeśli v jest dużo, dużo mniejsze od prędkości światła, to wtedy duże m jest bardzo bliskie wartości 2 razy małe m. I wyłania się tutaj bardzo ważna idea. Ciała o masie małe m mają energię kinetyczną, no energię związaną z ruchem. I okazuje się, że w procesie tym zamieniamy energię kinetyczną ciał o masie małe m na dodatkową masę ciała o masie duże m. I dlatego duże m jest większe niż 2m. Ta nadwyżka masy ponad 2 razy m pochodzi od tej energii kinetycznej. Jeśli energia kinetyczna może zamienić się na masę, to być może sama masa jest pewną formą czy manifestacją energii. W wykładzie tym wyjaśnię tę koncepcję. No to zaczynamy. Może tutaj oddzielmy to od reszty wykładu. Więc sytuacja jest następująca. Mamy ciało w spoczynku o masie m. Dobrze, mamy ciało w spoczynku o masie m. Będziemy teraz używać litery małe m. Ważne jest, że ciało jest w spoczynku, bo wtedy nie musimy myśleć o energii kinetycznej ciała. No dobrze, czyli ciało jest w spoczynku i teraz okazuje się, że spoczywające ciało ma energię E0. Ma energię E0. Energia ta jest związana z masą i wartość tej energii zależy od wartości masy. E0 nazywamy energią spoczynkową ciała. Teraz, żeby było jasne, jak masa jest w ruchu, to też mamy energię spoczynkową E0, tylko dochodzi też energia kinetyczna. Zanim napiszę relację pomiędzy E0 i m, popatrzmy na jednostki energii i masy. Okay? Czyli mamy tak, energia. No energia jest, proszę Państwa, w dżulach. A dżul to jest nic innego niż kilogram razy metr na sekundę do kwadratu. Bardzo łatwo to zapamiętać. No, na przykład energia kinetyczna w mechanice klasycznej wynosi 1/2 mv kwadrat, prawda? Znany wzór, czyli 1/2 masy razy prędkość do kwadratu, czyli kilogram razy metr na sekundę do kwadratu, czyli to jest dżul. Teraz tak, masa to jest oczywiście kilogram. I teraz widać, że aby dostać dżul, nie wystarczy sama masa. Potrzebujemy coś, co ma wymiar prędkości, to znaczy metr na sekundę. Ale nasze ciało o masie małe m spoczywa, więc nie ma parametru o wymiarze prędkości. Ale uwaga, w teorii względności wszędzie pojawia się prędkość światła c. To jest kluczowy parametr w fizyce relatywistycznej, prawda? Mamy prędkość światła i tu jest oczywiście metr na sekundę. No to teraz napiszę relację pomiędzy E0 i m. I mamy tak, że E0 równa się m razy c do kwadratu. Zaznaczmy ten wzór. Ciało w spoczynku o masie m ma energię spoczynkową o wartości mc do kwadratu. Ja tego wzoru nie będę tutaj bardziej uzasadniać, ale gdy przyjmiemy, że z masą związana jest energia, to ten wzór jest dość naturalny. Teraz chcę podkreślić, że energia spoczynkowa ciała E0 to jest energia, którą należy traktować jak inne formy energii. No,
Jeśli mamy jakiś proces, no na przykład zderzenie ciał, to w bilansie energetycznym należy brać tę energię pod uwagę. Spróbujmy to lepiej zrozumieć. Więc tak, mamy spoczywające ciało o masie... Mamy spoczywające ciało o masie m. Okay? Wiemy już, że ciało te ma energię spoczynkową o wartości 0 równa się m razy c do kwadratu. Dobrze? Teraz dostarczamy temu ciału energię. Dostarczamy temu ciału energię o wartości Ein. Tak ją oznaczmy. To jest energia, którą dostarczamy ciału i Ein jest większy od zera. No na przykład ogrzewamy ciało i zwiększamy jego temperaturę i atomy w ciele mocniej drgają. Ciało jest cały czas w spoczynku. To jest tutaj ważne, no bo na razie nie chcę wprowadzać energii kinetycznej. Teraz po dostarczeniu energii do tego ciała, ciało uległo pewnej zmianie. I oznaczmy teraz masę tego ciała, które uległo teraz pewnej zmianie, oznaczmy przez m'. Prawda? Dostarczyliśmy energię do ciała o masie m i teraz otrzymujemy ciało, którego masę oznaczamy przez m'. I pytanie, ile wynosi m'? Ile wynosi ta masa? W celu wyliczenia m' korzystamy z zasady zachowania energii. Najpierw tak, energię spoczynkową ciała o masie m' oznaczmy przez e0'. No i my wiemy, że to się równa m' razy c do kwadratu, nasz wzór. No to teraz możemy napisać zasadę zachowania energii. Więc mamy tak, że e0', prawda, to się równa e0, czyli energia spoczynkowa ciała o masie m, dodać energia, którą dodaliśmy temu ciału. I to jest zasada zachowania energii. No i teraz korzystamy z zasady równoważności masy i energii, czyli korzystamy z naszego wzoru. E0 równa się mc do kwadratu. I możemy napisać teraz tak, że m' razy c do kwadratu, no to jest e0', równa się e0 to jest mc do kwadratu, dodać ein. Dzielimy teraz przez c do kwadratu i otrzymujemy, że m' równa się m dodać ein podzielone przez c do kwadratu. Zaznaczmy sobie ten wzór. Czyli widzimy, proszę Państwa, że m' jest większe od m, jeśli dodajemy energię do ciała. Czyli na przykład zwiększając temperaturę ciała, zwiększamy jego masę. Więc podsumowując, dostarczając spoczywającemu ciału energię, zwiększamy jego masę. Ciało cały czas spoczywa. Z drugiej strony, gdy spoczywające ciało oddaje energię, to zmniejsza się jego masa. Jeśli ciało nie wymienia energii z otoczeniem, to nie zmienia się jego masa. To jest esencja zasady równoważności masy i energii. Teraz w normalnych warunkach ten efekt jest bardzo trudny do zauważenia. Masa zmienia się o czynnik, tutaj widzimy Ein podzielone przez C do kwadratu i zwykle jest to bardzo, bardzo mała liczba w porównaniu do M. W opisie do wykładu jest prosty przykład. Z kolei w fizyce jądra atomowych ten efekt staje się ważny. Na koniec wróćmy do problemu łączenia się mas. Od tego zacząłem ten wykład. I napiszmy teraz bilans energetyczny dla tego procesu. Czyli tak, po zderzeniu mamy ciało o masie duże m i energia tego ciała jest dana przez mc do kwadratu. Duże m spoczywa i energia jest dana teraz przez mc do kwadratu. To jest po zderzeniu. Teraz, co jest przed zderzeniem? Przed zderzeniem mamy dwa ciała w ruchu. Ich całkowita energia dana jest przez 2 razy mc do kwadratu, gdzie mamy małe m, no bo mamy dwa ciała, prawda? Czyli to jest tak, równe 2 razy mc do kwadratu, małe m teraz tutaj mamy, oraz mamy też energię kinetyczną, bo te ciała są w ruchu. Dodać 2 razy energia kinetyczna. Eka to jest energia kinetyczna jednego ciała. 2, bo mamy dwa ciała, dobrze? No to teraz możemy podzielić przez c do kwadratu, i otrzymujemy, że m równa się 2m dodać 2 razy energia kinetyczna podzielone przez c do kwadratu. Zaznaczmy ten wzór. I widzimy, że rzeczywiście duże m jest większe niż 2m, prawda? I duże m zależy od energii kinetycznej zderzających się ciał. Ja jeszcze nie wytłumaczyłem, czym dokładnie jest energia kinetyczna w teorii względności i między innymi o tym będzie kolejny wykład.